Czego życzymy panu najserdeczniej ze stopnia. Nie, panie, ja nigdy bym nie ubiegał się o jakieś tam stopnie wyższe, dlatego że no, mnie nie przysługują, wie pani, na tego. A jeżeli ktoś dostał, no to ja tylko mogę złożyć gratulacje, bo nikomu nie zazdroszczę, że dostał, prawda, w tak szybkim tempie takie stanowisko. Dzień dobry, Rena Brzęk-Piszczowa, historyk kultury, były adiunkt uczelni warszawskich. Jestem związana z Podkarpaciem, też między innymi kilka rzeczy pisałam o tamtych stronach, monografię dużą o Błażowej. U nas do teraz żywe są sprawy winu i likwidacji właśnie ostatniej grupy. Chciałam spytać, czy pan minister mógłby słówko powiedzieć według siebie, jak doszło do likwidacji całkowicie winu po prostu, bo z naszych stron pochodził właśnie człowiek, który właśnie ja pani powiem, że zaangażowany bardzo. I ja pani powiem, że jak byłem ministrem, to proszę pani, sekretarzem stanu, to ja wtedy miałem do wszystkich akt tajnych dostęp i zażądałem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dokumentów dotyczących drugiej konspiracji zbrojnej. I niech pani sobie wyobraża, że w Polsce po wojnie powstało 280 organizacji zbrojnych. 280 o różnych nazwach. Wie pani, i nie tylko dorośli, ale również w szkołach, na wyższych uczelniach. Nawet była taka organizacja młodzieżowa, gdzie 12-letni chłopcy i dziewczęta zorganizowali, bo gdzieś tam granat biały czy tego i tak dalej, pod nazwą Grunwald, jakieś tam Wolna Polska i tak dalej, i tak dalej. I proszę pani, i te dzieci były aresztowane. Proszę pani, jest teraz takie pismo, wychodzi Jaworzniacy. Jaworzno to było, proszę pani, obóz taki dla więźniów politycznych, dzieci dosłownie młodych konspiratorów, proszę pani, którzy nie pogodzili się ze zmianami po wojnie, no i podjęli tego. I chciałem pani powiedzieć, że tak samo jak i tam na Podkarpaciu, tak samo tutaj w Częstochowskim, byli żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych, bo wie pani, wtedy to było scalenie. Nawet jest we Włoszczowie pomnik Braterstwa Broni, Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. No to było, nazwy były inne, ale to było ujednolicone. I proszę pani, i wzajemna była pomoc. I proszę pani, po wojnie, jak weszli na te tereny, akurat pani otworzyła na tam artykuł. Pod jakim tytułem jest ten artykuł? 70 lat temu wyzwolenie czy druga okupacja. Tak, o. I chciałem pani powiedzieć, że był u nas taki biednego syn chłopa, przed wojną 7 dzieci, Sojczyński, we wsi Żejowice, który wielkim staraniem tych tam dziedziców miejscowych, jakiś zdolny chłopak, to go wysłali do szkoły. No skończył tą szkołę, no to zdolny chłopak, no to wysłali go na takie studium nauczycielskie. Skończył szkołę tą nauczycielską. To się nazywało studium nauczycielskie czy coś takiego. No ale jak już studium nauczycielskie, no to przeszkolenie. Jak? Seminarium. Seminarium nauczycielskie. No, bardzo dobrze, pan mnie prostował. Seminarium nauczycielskie. I skończył. No ale ponieważ już był inteligentnym człowiekiem, więc trzeba było przeszkolenie wojskowe. Skończył szkołę podchorąży w Częstochowie. I proszę pana, został w 1939 roku powołany do wojska. Powołany został do wojska, brał udział w obronnych walkach i znalazł się, wie pani, między młotem a kowadłem, bo jego pułk znalazł się na wschodzie, gdzie z jednej strony atakowali Niemcy, a z drugiej strony Sowieci. No i on uniknął niewoli jednej i drugiej, jakoś się przebrał w cywilne ubranie
I momentalnie przyjechał do tej swojej wsi rodzinnej, Żejowice, i tam do tych, zaczął tworzyć tą konspirację zbrojną. Później był dowódcą oddziału partyzanckiego, bardzo dużego, później batalionu, pierwszego batalionu 27 Pułku Armii Krajowej, duże sukcesy odnosił. Pseudonim miał Warszyc. No i proszę pani, i ta wieś przez Niemców była nazwana Bandytendorf Żejowice. Bandycka wieś Żejowice, bo wszyscy należeli do Armii Krajowej. I proszę pani, i później jak weszli Sowieci, to tych chłopów rozstrzeliwali za to, że byli w Armii Krajowej. Młodych chłopów. I on powiedział, jak to? To miało być wyzwolenie. Miało być wyzwolenie, a do naszych chłopów, dzieci chłopskich, Sowieci strzelają i tak dalej, mordują i aresztują. Tworzył konspirację zbrojną pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie. I od tej pory ta wieś się nazwała Bandycka Wieś Żejowice. Przed tym Bandytendorf, a tu Bandycka Wieś Żejowice. Niemcy często stawiali tego typu napisy ostrzegawcze. Tak. Właśnie ja byłam związana, pisałam o Błażowej konkretnie. Tak. 7 lat mi zeszło. I proszę pani, i z tej wsi znane organizacja historii rozszerzyła się, ta, z tej wsi Żejowice pod Radomskiem, organizacja się rozszerzyła na 4 województwa. Województwo Śląskie, województwo łódzkie, województwo poznańskie i województwo opolskie i baza wypadowa w Łebie jeszcze. I według materiałów IPN-u, bo tu ja się powołuję na materiały IPN-u, to są takie grube książki tam wyszły, IPN liczyło około 6 tysięcy żołnierzy doskonale uzbrojonych, którzy opanowali wiele, wiele miast. Rozbroili, proszę pani, więzień, kilka więzień UB i NKWD. Ostatni żołnierz konspiracyjnego Wojska Polskiego, pani, wykonał rakietą tą Panzerfaustem, rozwalił samochód radziecki w 1953 roku, czyli tego. I proszę pani, i na nich nie było innych wyroków, tylko kary śmierci. Na samym cmentarzu osobowickim we Wrocławiu leży 800 zamordowanych za KAI i konspiracyjnego Wojska Polskiego. To samo, tak samo tutaj w Warszawie. Warszyk został podstępnie pochwycony w Częstochowie. No i proszę pana, i został sądzony. I po wyroku śmierci odcięto mu głowę. I czy pani wie, że do tej pory, tyle lat po wojnie, są poszukiwania, gdzie są jego szczątki. Tak samo jak i szczątki tej Nienki. Słucham? Nienki tej. A wie pani, że to też była leśniczanka, bo jej ojciec był leśniczy. Tak. No i proszę pana, i ona też w leśnictwie pracowała. No i proszę pana, i do tej pory nie wiadomo, gdzie są szczątki. Prawdopodobnie głowa prawdopodobnie została wysłana do prosektorium w tym, po odcięciu jemu głowy, do Poznania. Ale to są, to wiemy z wiadomości telewizyjnych, ale są też badania, prawda, do tej pory, bo chcemy godnie. Ja napisałem książkę o Warszycu. To Warszyc to na tego. No i proszę pani, i kilka lat temu w dowód uznania za jego bohaterstwo w drugiej konspiracji zbrojnej, tak jak WiN, prezydent Polski Lech Kaczyński nadał jemu tytuł generała brygady pośmiertnie. No i są pomniki, są tam miejsca takie upamiętniające ten czyn zbrojny jego żołnierzy z konspiracyjnego Wojska Polskiego. Także. Panie ministrze, ja prosiłam o okoliczności WiN-u, bo to było bardzo głośne, prawda? Tak. Wszyscy przeżywaliśmy. Ja powiem, jak został WiN związany. To znaczy, sylwetka na pewno doktora Woźniaka jest panu znana. Zdaje się, że współpracowali panowie. Tak. Właśnie. To był moim doradcą. Proszę? Jerzy Woźniak. Doradcą? Moim doradcą był, jak ja byłem ministrem. Mm-hmm. On z Wrocławia. Właśnie on pochodzi z Błażowej i on między innymi został aresztowany wtedy w grupie 15 osób, 15 członków Armii Krajowej.
No i siedział razem z nimi 15 lat. I to... ja pani powiem, jak było rozpracowanie drugiej konspiracji zbrojnej. Więc proszę pani, tyle lat po wojnie działały oddziały partyzanckie, WiN, Konspiracyjne Wojsko Polskie i inne. I proszę pani, nie mogli tego zwalczyć, proszę pani. Niemcy tyle mieli zwycięstw, a Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim pokonali. Ale partyzancki nie pokonali do końca, proszę pani, do końca, bo partyzanci tak samo jak i Amerykanie teraz nie mogą pokonać, taką potęga jest i nie mogą pokonać partyzantów w Iraku i Afganistanie. I wtedy NKWD przeszkoliło naszych tych z UB, że nie walką zdobyć, tylko wpuścić agentów. I zgłaszali się do WiN-u ludzie, zgłaszali się do konspiracyjnego wojska, że chcą przeciwko komunistom walczyć i niektórych przyjmowano, niektórych nie. A później oni tam byli tylko do wskazania, rozpracowania i aresztowania były. I tak samo w WiN-ie, proszę pani, była agentura była sowiecka. I proszę pani, i wszyscy tak pierwsza komenda i druga i trzecia komenda WiN-u została w ten sposób zlikwidowana. I praca magisterska i doktorska, prawda? Każdy z autorów. Tak, tak. Doktor Jerzy Woźniak nie żyje, zmarł. Dziękuję. Także proszę państwa, no historia jest tego, tylko jest bardzo szeroka. Polski i to, że Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, to jest właśnie, jestem dumny z tego, że byłem jednym z tych pionków, prawda, którzy ten jakiś taki okruchem, który się też brał udział w tym. Nie miałem takich zasług jak inni, ale tylko to, co było w mojej możliwości, to wykonywałem i teraz, co jest w mojej możliwości, upamiętam w postaci pomników, książek i tak dalej. A czy pan pozwoli, że na pożegnanie przy pana skromności, kiedy pan był takim malutkim pionkiem, przeczytamy, co napisano w tej gazecie na temat pana zasług, wręczając tą czablę. Bardzo proszę. 5 marca bieżącego roku minister obrony narodowej Tomasz Siemioniak uhonorował pułkownika Zbigniewa Zielińskiego bronią białą. W liście gratulacyjnym dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej generał dywizji Andrzej Wasilewski pisał: wyróżnienie to jest najwyższym wyrazem uznania dla pańskich zasług położonych w walce o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w akcjach prowadzonych przez Armię Krajową wymagał wielkiej odwagi i determinacji. Czyny te są świadectwem pana patriotyzmu, miłości i oddania dla naszej ojczyzny i są dla pana wartością nadrzędną. Jestem również pod wrażeniem aktywnej działalności pana pułkownika na rzecz utrwalania pamięci o ludziach, ich czynach i męstwie w walce o niepodległość państwa polskiego. No proszę państwa, smutne jest to, że w nazewnictwie konspiracji zbrojnej nie posługiwano się materiałami dotyczącymi konwencji międzynarodowych. Wiadomo było, że każde państwo ma swoją armię, czyli nazywa się armia amerykańska, armia brytyjska, armia rosyjska, armia sowiecka, prawda, jugosłowiańska czy jakieś inne. Ale musi być określenie państwa i formacji, czyli wojsko, prawda. I tutaj popełniono straszny błąd. Dlatego, że jak w 1939 roku ostatni oddział regularny Wojska Polskiego, Hubal, walczył jako ostatni oddział regularnego Wojska Polskiego w 1939 roku, a jednocześnie pierwszy oddział partyzancki.
i działał właśnie pod szyldem Wojska Polskiego. I tutaj popełniono u mnie błąd, nie u mnie, tylko w Polsce błąd, w nazewnictwie. Dlatego, że decydowali to wojskowi, a nie prawnicy. I na przykład, gdyby było dalej Wojsko Polskie, prawda, czyli Armia Krajowa by się nie nazywała Armią Krajową, tylko Wojsko Polskie, Wojsko Polskie w kraju, tak jak Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, ale jest wyraz Polski. Polski. A w Armii Krajowej nie było nazewnictwa, co ona przedstawia, jakie państwo. Nie było, żeby było się nazywała Polska Armia Krajowa. Nie było. A teraz nieraz z punktu widzenia prawnego, taki szczególik, który nam by się wydawał, no co mi szkodzi, ja należałem do Armii Krajowej, tamten do Narodowych Sił Zbrojnych, ten do Batalionów Chłopskich i tak dalej. Ale to było w naszym pojęciu i w pojęciu oficerów Armii Krajowej, jak i Batalionów Chłopskich, jak i Armii Ludowej, czy Armii tego, prawda, że to jest dobra nazwa. Ale tam nie było prawników, tak samo nikt nie odpowiedział Sikorskiemu, prawnik, że panie wodzu naczelnym, musi być nazwa, jaka to jest formacja, czy to jest polska formacja, czy jakaś na tym. Na przykład jugosłowiańskie, to komunistyczna partyzantka była, Jugosłowiańska Armia Wyzwoleńcza, miała ten tytuł i została uznana jako regularne wojsko jugosłowiańskie w świetle przepisów konwencji genewskiej. I gdyby było opaski nie AK, tylko WP, prawda, myśmy w ogóle, jak państwo zobaczą twoje zdjęcia dokumentalne w tym, u nas nie wolno nosić było biało-czerwonych opasek, bo to był pokaz dla wroga, żeby wróg dobrze rozpoznawał, dlatego wolno było oficerom dyżurnym albo tym na zapleczu, którzy pełnili służbę wartowniczą, żeby wiedział, że to jest żołnierz na warcie. A w Powstaniu Warszawskim sobie zakładali na hełmy takie szerokie biało-czerwone opaski i przecież to było od razu, Niemiec widział na to biało-czerwone, w gruzach się od razu pokazywało biało-czerwone i on walił w to i celowo. No proszę Państwa, no była taka sytuacja, że tak. No i było takie posiedzenie naukowe, to były jeszcze, to były lata zaraz po prezydencie Wałęsie, tak, bo to było w tym Belwederze. Przyjechali naukowcy, profesorowie z dziedziny prawa i historii i nasi profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. I było właśnie na temat wojny i tych wszystkich spraw, które były poza ustawowe, to znaczy na tych. I na przykład trudno uwierzyć w to, że największy zbrodniarz, który zniszczył Warszawę, von den Bach Zaleski, prawda, który ma na sumieniu 150 tysięcy ludności cywilnej zamordowanych w Warszawie, który ma 18 tysięcy powstańców na sumieniu, zamordowanych, bo to było do bezbronnych tych powstańców nie został po wojnie skazany w Norymberdze. Dlaczego? Bo tam byli prawnicy, którzy twierdzili, że powstanie warszawskie było zorganizowane przez Armię Krajową. A Armia Krajowa w świetle przepisów międzynarodowych nie była armią państwa. Nie było państwa, czyli nie było określenia. A to są przepisy, konwencja genewska, którą wiele państw podpisało przed wybuchem wojny. I proszę pani, i był w Norymberdze zwolniony z odpowiedzialności. Następnie był proces w Wielkiej Brytanii i ostatni proces von den Bachowi zrobili Niemcy. Ostatni proces był za zbrodnie dokonane w Powstaniu Warszawskim. Von den Bach był sądzony przez sąd niemiecki i proszę pani, zachodni Niemiec. I problem też uniewinniony, bo jego prawnicy udowodnili, że Armia Krajowa nie miała
statusu armii państwa, tylko mogła być traktowana jak bandyci, jak na tego. A za walkę z bandytyzmem nie ma kary. No i po prostu taka sytuacja jest i o tym się nie mówi. No niestety na tego. No ja wie pani, ja chciałem powiedzieć, że ja w czasie wojny sobie każdy był dumny, że należał do Armii Krajowej. Sobie nie zdawał sprawy, że tam po wojnie będą jakieś zahaczenia prawne, które nie tego. No tak samo proszę państwa Wehrmacht. Wehrmacht nie był sądzony, tylko jeden za Ciepielów, gdzie batalion jeden 74 pułku w Lublińcu został pod Ciepielowem okrążony i dowódca tego batalionu powiedział: chłopcy, jesteśmy okrążeni, nie mamy już żadnego wyjścia. Strzelajcie do ostatniej kuli. Ja nie pójdę do niewoli, ja sobie odbieram życie. Ale wy, jeżeli wystrzelacie wszystkie kule, to poddajcie się. No i tak było, że dowodził z tym, że kazał się okopać na linii lasu, a niektórym wejść na sosny wysoko, nietypowo dla wyszkolenia wojskowego, i na sosnach siedzieć tam jak małpy, i jak Niemcy się zbliżą, to z sosem jak wyją dać huraganowy ogień. I tak zrobili. No i zrobili tam straszną jadkę z tych Niemców. Położyli i dowódcę tego jakiegoś majora czy pułkownika niemieckiego też tam. I Niemcy z tej wściekłości, on sobie odebrał życie ostatnią kulą, ten dowódca tego batalionu, i oni się poddali. I Niemcy wtedy kazali się im rozebrać do naga, zerwali nieśmiertelniki to są takie żołnierz nosi w czasie wojny, takie z dwóch części blaszkę. Jeżeli zginie, to jedną blaszkę się mu wkłada tutaj do ust, albo na łańcuszku, a drugą się zawiera do dokumentacji. I zerwali im tego i wszystkich, cały batalion rozstrzelali. I mało, Niemcy jeżeli robili dokumentację. Ja te zdjęcia z archiwum niemieckie wyciągnąłem, jak dostrzeliwali naszych jeńców, wrogie leżących jeszcze dostrzeliwali. I za to Wehrmacht nie został uznany, to znaczy ten batalion został uznany za zbrodniczy. I dowódca tego batalionu niemieckiego został skazany na karę śmierci w Norymberdze. Za to, że do jeńców wojennych, którzy mieli wojsko polskie, poddali się, nie wolno było rozstrzeliwać. Do niewoli. I tu jest właśnie to, ta nazwa. Dlatego też, proszę państwa, dlatego, no smutne są rzeczy. No ja chciałem powiedzieć, że miałem honor, wie pani, grzebać w materiałach, dokumentach generała Grota Roweckiego. Dlaczego? Dlatego, że córka generała Grota Roweckiego no była moją sympatią. No i proszę pana, po wojnie poznałem rodzonego brata generała Roweckiego. No i pisaliśmy książkę wspólną z córką generała Grota Roweckiego. Tytuł miał być generał dywizji Grot, Stefan Rowecki, Grot. Ale później ja mówię tak, Irka, słuchaj, no tytuł, autor książki, no Irena Rowecka i Zbigniew Dziewiński, tak jakoś wiesz, no, dwa nazwiska i piszę, bo ja bym mógł napisać tą książkę jako generał, ale ty jako córka nie. Wiesz co, skreśl mnie tutaj z tej książki. A jaki tytuł? Ja mówię ojciec. Ojciec. I ona się zgodziła. I wyszła książka, taka napisana przez panią Rowecką, pod tytułem Ojciec. To ja z nią pisałem. No i rozmawiałem właśnie z jego bratem, panem mecenasem Stanisławem Roweckim. Wspaniały człowiek,
on miał taką biuro adwokackie tutaj na Placu się Krzyży. No i mnie dużo opowiadał. I on mi opowiadał, że jego brat, czyli Stefan Rowecki, założyciel tej konspiracji zbrojnej, zresztą nie pierwszy założyciel, bo pierwszy był ten generał Tokarzewski, tak. Założył organizację Służb Zwycięstwa Polski, później przemianowana na Związek Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. I te nazwy niepotrzebnie tak były zmienione. I proszę Państwa, i on mi powiedział, że mój brat by nigdy nie dopuścił do Powstania Warszawskiego. Powiedział, że w 1939 roku Polska się wykrwawiła. I nie na to organizuje konspirację zbrojną, żeby młodzież i Polaków dalej rzucać, prawda, w paszczę wroga. Należy robić konspiracje zbrojne, zadawać ciosy, unikać własnych strat. A powstanie, jeżeli będzie, to zorganizuje, ale pod warunkiem, jeżeli zostanie zaakceptowane wcześniej przez trzy wielkie mocarstwa, to znaczy Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek Radziecki. Ten ostatni, dlatego, że jest sprzymierzeńcem naszych sprzymierzeńców. Tak te słowa generała Grotewskiego. Inaczej jesteśmy zdani każdym powstaniem, z tym, że jeżeli powstanie, to będzie najpierw w lasach, później w małych miasteczkach, sparaliżowanie dróg i mostów, a dopiero dusze miasta same się poddadzą. No i proszę Państwa, tak było, że podobno, teraz Państwu powiem, ale ile w tym prawdy, to ja, tego takie chodzą różne zdania, że jednocześnie miał powstanie zorganizować jako warszawskie w Krakowie. I o tym się dowiedział ten kardynał Sapieha. I podobno wezwał tych oficerów Armii Krajowej i powiedział, po moim trupie nie wolno organizować powstania, bo Kraków zostanie zrównany z ziemią, a wy nie dacie sobie rady, żeby tutaj wygrać tę wojnę. Podobno odstąpili, ale ile jest tym prawdy, to trudno. To jest prawdopodobne. On tak. Ma ogromny autorytet. Ogromny autorytet. I on wiedział, że tego, bo proszę Pani, chodziło, proszę Pani, ja już nie dożyję, ale może następne pokolenie, może ja nie mam racji. Ale jeżeli będzie na miejsce Putina jakiś inny Putin, prawda? Na miejsce Putina będzie inny Putin, który będzie w Polsce przyjazny, nie pani? Może być przyjazny, bo na przykład w Polsce był przyjazny Jelcin. Bo jak Jelcin był w Polsce, to ja mu towarzyszyłem, byłem w jego asyście na cmentarzu wojskowym na Pomorskach, gdzie złożył wieniec na tych kwaterach powstańczych.